W Stanach Zjednoczonych rośnie liczba ataków na kościoły, dochodzi do podpaleń, niszczone są figury świętych. Tamtejsze prawo nie traktuje tego jako aktów nienawiści, alarmuje stowarzyszenie pomoc kościołowi w potrzebie. Nie ma tygodnia, by w Stanach Zjednoczonych nie odnotowano nowych przypadków profanacji. To ataki zaplanowane i zazwyczaj związane z protestami przeciw rasizmowi, mówi Konrad Ciempka ze Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Chrześcijańscy biskupi apelują społeczność, również międzynarodową, aby zareagowała, ponieważ takie ataki na świątynie, profanacje mogą być coraz częstsze nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale i w w innych krajach. Kościół domaga się, by przestępstwa te były traktowane przez prawo w USA jako akty nienawiści. Profanacje i ataki na kościoły chrześcijańskie w Stanach Zjednoczonych, niestety, nie są interpretowane jako przestępstwa czy akty nienawiści na tle religijnym, ale są interpretowane i jako zwykłe akty wandalizmu czy wygłupy młodocianych. Konrad Ciempka z pomocy Kościołowi w potrzebie dodał, że chaldejskie społeczności zamieszkałe w USA porównują ataki na Kościoły do ataków w Iraku dokonywanych w ostatnich latach przez tak zwane państwo islamskie, kiedy terroryści niszczyli wszelki przejaw chrześcijaństwa.